Jestem Piotr Turkowski, jestem chirurgiem plastycznym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zabiegu liposukcji. Jak wygląda rekonwalescencja pozabiegowa i wokółzabiegowa? Należy pamiętać, że do zabiegu liposukcji należy się odpowiednio przygotować. Trzeba być na czczo, a wcześniej odbyć konsultację lekarską plus konsultację anestezjologiczną. Po zabiegu liposukcji bardzo ważne jest, aby stosować fizjoterapię, aby chodzić do osób, które są sprawdzone, które mają odpowiednie szkolenia, a co najważniejsze, odpowiednie doświadczenie. Dbanie o pacjenta po zabiegu liposukcji jest bardzo specyficzne i bardzo pracochłonne. Należy pamiętać, że pacjenci powinni minimum 2 miesiące chodzić regularnie na zabiegi, tak aby efekty pozabiegowe były jak najlepsze. Po zabiegu liposukcji należy, tak jak wspomniałem wcześniej, chodzić przynajmniej 3 razy w tygodniu na masaże limfatyczne, żeby rozmasować wszelkie możliwe nierówności. Po zabiegu pacjentka jest 1 dobę w klinice. Należy pamiętać, że po zabiegu liposukcji, szczególnie jeżeli odeschniemy troszkę więcej tkanki tłuszczowej, przez kilka dni pacjenci mogą czuć się gorzej. Mogą to być delikatne zawroty głowy. Wymaga to też od pacjenta tego, aby więcej pili, aby dobrze się odżywiali i aby się też ruszali. Po zabiegu 2 dni staramy się leżeć, tak aby nie nadwrężać za bardzo organizmu. Zażywamy środki przeciwbólowe, szczególnie przed masażami limfatycznymi, które pierwsze trzy mogą być odrobinę bardziej bolesne. Po zabiegu liposukcji metodą Weiser Lipo mam takie doświadczenie, że pacjenci się czują w ten sposób, tak jakby przeszli intensywny trening na siłownię, czyli mają zjeść zakwasy, tak szczególnie w partiach, które były poddane zabiegowi. Przez miesiąc od zabiegu należy nosić specjalny gorset uciskowy. Czasami wydłużamy noszenie tego gorsetu do 6 tygodni, później przez 2 tygodnie na noc. Oczywiście możemy ten gorset ściągnąć na godzinę czy dwie, aby go wyprać, ale zasada noszenia tego gorsetu polega na tym, że powinniśmy nosić go dzień i noc. Należy pamiętać, że po intensywnym zabiegu liposukcji powinno się unikać też promieni słonecznych. Jeżeli chcielibyśmy zażyć kąpieli słonecznej, to należy pamiętać o filtrach przeciwsłonecznych. Przewiewna bluzka nie zapobiega przed opalaniem, to też należy wiedzieć. Możecie śledzić więcej naszych efektów na naszych social media. Jest to Instagram, jest to TikTok i jest to Facebook. Zapraszam.